Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, czyli globalne południe, Europa. Mamy wiele wspólnego. Zależymy od siebie, nawet jeśli na co dzień tego nie widzimy. Bankier na Wall Street zmienia jednym kliknięciem ceny żywności w Kamerunie. Na targu w Ganie mleko produkowane lokalnie jest droższe niż mleko sprowadzane przez międzynarodowe koncerny. Polskie firmy odzieżowe przenoszą produkcję do Bangladeszu. Zambia traci co roku 2 miliardy dolarów, ponieważ korporacje wydobywające surowce naturalne unikają płacenia podatków. Twoje pieniądze służą do przymusowego wysiedlania ludzi w Etiopii. Polska i inne kraje europejskie nie wywiązują się ze swoich zobowiązań na rzecz pomocy i wsparcia dla krajów globalnego południa. Możemy to zmienić. Ludzie na całym świecie organizują się i walczą o swoje prawa. Doprowadźmy do tego, by korporacje naprawdę płaciły podatki. Ograniczmy ich wpływ na politykę publiczną. Wspierajmy drobne, rodzinne i zrównoważone rolnictwo. Decydenci powinni słuchać głosu społeczeństwa, a nie lobbystów z korporacji.